edukację kolarską, bo Witold Domański mówi w tym programie, kolarstwo jest najtrudniejszym sportem do komentowania ze wszystkich, jakie znamy. No bo jednak te transmisje są bardzo długie, coraz dłuższe w Eurosporcie, trwają czasami po 5-6 godzin. Mhm. 5-6 godzin musisz mówić. To jest też wysiłek fizyczny, ale i pewnie intelektualny. Co zrobić, żeby ludzi nie zanudzić? Ja po pierwsze zawsze byłem długodystansowcem, nigdy nie byłem sprinterem. Ja zawsze, to jest tak, jak wiesz, ja do dzisiaj w biegach najbardziej lubię wspominać biegi na 50 km, gdzie oszroniona broda, wiesz, Jucha Mieto biegał cały zarodzony. Mnie to zawsze fascynowało. Ja sam jak na przykład biegałem jeszcze gdzieś tam w szkole, to zawsze 3-4 km to był mój dystans. Nigdy sprinty mnie jakoś nie pociągały. Ja się lubię zmęczyć, ja lubię taki dłuższy wysiłek, dlatego dla mnie też kolarstwo, dlatego tak lubię kolarstwo, bo to jest właśnie taki długi wysiłek, wiesz, to jest sport. No może nie najtrudniejszy na świecie, ale jeden z najtrudniejszych na pewno. Dla mnie taką receptą jest właśnie umiejętność takiego rozłożenia sił na całą transmisję. Że, jak kolarz. Że ja przychodzę, wiesz, na początku było zupełnie inaczej. Jak zaczynałem, to przynosiłem, wiesz, brałem ze sobą taki stos papierów i oczywiście po 5 minutach gubiłem się w nich totalnie. Musiałem je w końcu wszystkie odłożyć, bo już nic nie byłem w stanie znaleźć. Teraz robię zupełnie inaczej. Teraz jeżeli mam jakieś wiadomości przygotowane, to właśnie rozkładam je sobie na całą relację. Staram się nie sprzedać wszystkiego w pierwszych 15 minutach, tym bardziej, że wiem, że większość ludzi ogląda i tak końcówkę.